Cześć. Z tej strony Chris, a to jest ekspresem do początku. Czyli seria krótkich historii na równie ciekawe tematy. Sumiasty wąs, czerwona czapka i zdolność do skakania wyżej niż ktokolwiek inny. Możecie nie być zaciekłymi fanami i zupełnie nie wyrażać żadnego zainteresowania grami wideo, a i tak doskonale wiecie o kim mowa. It's me, Mario! Super Mario, maskotka Nintendo i najbardziej charakterystyczna wąsata twarz gier wideo, skończyła już ponad 36 lat. I choć wszyscy go znamy, to nie każdy potrafi skojarzyć, skąd tak właściwie Mario się wziął. I dlaczego u licha, flagową postacią, która reprezentuje produkt japońskiej firmy, jest hydraulik, który jest. Włochem. Ale po kolei, bo wiele wydarzeń w tej historii jest dziełem w przypadku. Nasz bohater pojawił się po raz pierwszy nie w grze Super Mario Brothers. Gracze mogą to wiedzieć, bo był to Donkey Kong w 1981 roku. Pierwotnie bohater nie miał na imię Mario, a anglojęzyczna instrukcja gry opisywała go jako Jumpman. Nie był nawet hydraulikiem, był stolarzem, którego historia wyglądała w ten sposób, że źle traktował swoją małpę, Donkey Konga, a małpa miała tego dosyć i porwała dziewczynę naszego stolarza, którego zadaniem w grze jest uratować ją z rąk tej właśnie małpy. Imię natomiast i ostateczną profesję nadano mu dopiero w 1983 roku w grze Mario Brothers. Tam Mario i jego brat Luigi byli już przedstawieni jako stereotypowi włosko-amerykańscy hydraulicy, którzy walczyli z potworami żyjącymi w ściekach Nowego Jorku. Zdane dziś Królestwo Grzybów pojawiło się dopiero później w serii Super Mario Brothers. Kto jednak był bezpośrednią inspiracją do stworzenia postaci wąsatego hydraulika? Shigeru Miyamoto Twórca postaci, a także czoły projektant gier Nintendo, do dzisiaj dość legendarna postać, nieomal nazwał naszego protagonistę Mr. Video. W późniejszych wywiadach żartował, że gdyby trzymał się nazwy roboczej, to gry z naszym bohaterem prawdopodobnie nie ujrzałyby światła dziennego, a przynajmniej nie przetrwałyby zbyt długo. Legenda o imieniu Mario głosi natomiast, że wszystko wydarzyło się w amerykańskim zespole Nintendo właśnie w trakcie spotkania, kiedy decydowano, jak Jumpman z Donkey Konga ma mieć na imię aby wykorzystać tę postać ponownie w innej grze. Twórcy gier mieli wtedy już dość mocno podgórkę. Nawet wynajmujący biuro nie mieli do nich zaufania. W przypadku Nintendo osobą, która wynajmowała im przestrzeń, był pan, który nazywał się właśnie Mario Segale. Wąsacz włoskiego pochodzenia, podobno znany też ze swojej sympatii do szelek. Jedna z wersji wydarzeń mówi, że pan Segale wparował do biura Nintendo w trakcie spotkania, domagając się spłaty zaległego czynszu. Inna wersja mówi, że zgodził się na umorzenie jednej płatności w zamian za nazwanie bohatera jego imieniem. A druga jest już troszeczkę wątpliwa, tak czy inaczej pewne są dwie rzeczy. Zespół Nintendo nie radził sobie najlepiej ze spłatą czynszu na czas, a pan Mario Segale był inspiracją dla postaci, którą znamy do dziś. Segale zmarł niestety w październiku 2017 w wieku 84 lat. O ile była to bardzo smutna wiadomość dla wszystkich fanów, to okazuje się, że Segale nie do końca był szczęśliwy z byciem kojarzonym. Był bardzo konkretnym, pewnym siebie i dumnym człowiekiem, któremu zależało na tym, aby być zapamiętanym za to, co udało mu się osiągnąć. Warto więc wspomnieć, że żył bardzo aktywnie. Prowadził firmy w branży nieruchomości, a w wolnym czasie polował, łowił ryby i pilotował samolot. Jak się okazuje, czerwony faktycznie był jego ulubionym kolorem. Zostawił po sobie czworo potomstwa, dziewiątkę wnuków i inspirację dla najbardziej ikonicznej postaci w historii gier wideo. A Super Mario ma się lepiej niż zwykle, pojawiając się regularnie w nowych produkcjach. Na dzień dzisiejszy ukazało się ponad 250 produkcji, w których się pojawił. Gry z wąsatym hydraulikiem, natomiast sprzedały się w ponad 500 milionach kopii, zarabiając łącznie 12 miliardów dolarów. Cała franczyza wyceniana jest na 27 miliardów dolarów. Jeśli porównamy tę sumę do wyniku. Pana Segale, który był przedsiębiorcą wynajmującym nieruchomości w Seattle, to firma, którą prowadził, wyceniona została na 60 milionów dolarów w momencie jej sprzedaży. Tak więc postać, która jest wzorowana na naszym landlordzie z lat 80., warta jest 450 razy więcej niż firma, którą on sprzedał. Natomiast do dziś nie wiadomo, czy Nintendo spłaciło wszystkie pieniądze, które zalegali mu wtedy za czynsz wszystko na dziś. Jeśli podoba Wam się podcast, będzie super, jeśli dacie nam ocenę w iTunes i opowiecie o nim znajomym. Sprawia nam ogromną przyjemność docieranie do jak najszerszej rzeczy słuchaczy. I do usłyszenia już za tydzień.